Cześć, nazywam się Magdalena Łęczycka-Mrzygłód. Witajcie na pierwszej części naszych warsztatów. Jeszcze kilkanaście lat temu sama nie uprawiałam psich sportów. Nie wiedziałam, z czym to się je, od czego zacząć i nie do końca byłam przekonana, czy to w ogóle potrzebuję. Niemniej bardzo kochałam swojego psa i czułam, że w naszej relacji jest o wiele więcej do odkrycia. Uwielbiałam spędzać z nim czas, bawiąc się, ćwicząc komendy i odpoczywając. Każda chwila z nim dawała mi niesamowitego powera do życia oraz sił do pokonywania problemów. Tym bardziej byłam zmotywowana, aby zrobić coś więcej. Wiedziałam, że nic tak nie łączy jak wspólna pasja, hobby, wspólne osiąganie celów. Właśnie dlatego postanowiłam spróbować. Szybko przekonałam się, że to jedna z najlepszych decyzji w moim życiu. To między innymi dzięki trenowaniu psich sportów wiem dziś tyle o psach i tak dobrze je rozumiem. Mimo to ciągle czuję, że odkrywam je na nowo. Tej wiedzy jest tak wiele. Udało nam się niejedno razem osiągnąć z Kajem. Cieszę się, że poszłam za tym wewnętrznym pragnieniem, aby poznać go jeszcze lepiej i poświęcić mój czas na budowanie relacji z każdym z moich psów. Wiem, że już nieraz mogłabym zatrzymać się w swoim rozwoju, jednak moje psy udowadniają mi praktycznie każdego dnia, że warto robić to dalej. Warto się rozwijać i dbać o naszą relację. Tak naprawdę relacje psów i ludzi mają pewne cechy wspólne. Najłatwiej będzie mi Wam to wytłumaczyć na przykładzie związków. Otóż nieważne jak bardzo romantyczny byłby Twój związek, jak bardzo duże byłoby uczucie zakochania, ale jeśli nie będziesz o tą relację dbać i starać się zrozumieć swojego partnera, nie będziesz się z nim komunikować, to ta relacja po prostu wygaśnie. Z czasem nie będzie Ci ona dawała prawdziwej satysfakcji. Relacje z ludźmi i psami to nie krótkodystansowy bieg. Łatwo jest nam dbać o relację, gdy jest ona dla nas czymś nowym, gdy nie spotykają nas problemy. Jeśli chcesz mieć wspaniałe relacje, musisz o nie nieustannie zabiegać, pielęgnować, dawać siebie drugiej osobie. Nie tylko dla swoich korzyści, ale dlatego właśnie, że na tym polega miłość i tak buduje się prawdziwa więź. Być może nie z każdym człowiekiem jest warto budować takie połączenie. Jednak psy, tak jak wspomniałam, to niezwykłe stworzenia. Każdy pies jest tego wart i potrafi odwdzięczyć się za poświęcony mu czas w dwójnasób. Jestem tego pewna. Wiem, że czasem problemy z psem mogą nas przytłoczyć. Czasem nasze oczekiwania co do życia z psem są zupełnie inne niż to, co przynosi nam rzeczywistość. Wiele musimy się nauczyć, między innymi naszych psów. Musimy je rozumieć lepiej, aby nie denerwować się na nie za ich naturalne zachowania. Samej nieraz było mi trudno być opiekunem i trenerem moich psiaków. Jednak tak samo jak nie spodziewałam się wielu problemów, nie spodziewałam się również, że dadzą mi one tyle wsparcia i spełnienia. Budowanie i dbanie o relacje nie jest łatwe dla nas, ludzi, mimo że rozmawiamy w tym samym języku i łączy nas tak wiele. W przypadku psów nie mamy nawet wspólnego języka. Jak więc być opiekunem i mieć wpływ na psa, dbać o relacje z nim? Mój znajomy, który jest psychologiem, powiedział mi kiedyś, że często zgłaszają się do niego kobiety, które chcą ratować swoje związki. Zawsze zaczyna z nimi rozmowę od pytania o to, czym dla pani jest miłość. Wtedy często odpowiadają wspieraniem się, zrozumieniem, bliskością i tym podobne. Następnie pada pytanie, proszę pani, a czy pani otrzymuje to od pani partnera? Często następuje potem cisza i to jedno pytanie nieraz wystarcza, aby nieszczęśliwa osoba zrozumiała coś, co nie dochodziło do niej przez całe lata, a nawet żeby odejść z nieszczęśliwej relacji. Jak myślisz, jak na to pytanie odpowiedziałby Twój pies? Czy uważasz, że otrzymuje on od Ciebie to, czego naprawdę potrzebuje? Jak oceniłby on Waszą relację? Odpowiedz sobie teraz na jedno z pytań. Czy kochasz swojego psa? Jeśli tak, to co robisz dla Waszej relacji? Tutaj cała inicjatywa jest po naszej stronie.
Niestety nasze psy nie są w stanie zaproponować nam wspólnej aktywności. Nie mogą też od nas odejść. Mogą i dają nam bliskość, zaufanie, kontakt. Jednak to nie może być jednostronne. My ludzie też powinniśmy inwestować w relacje z naszymi psami. Wiem, że nie każdy to zrozumie i wiem, że są osoby, które nie lubią mnie za to, że mam tak dużą empatię do psów i staję po ich stronie też. Za to, że zderzam ich z rzeczywistością. Ale nieważne, moją pracą dedykuję Wam, czyli osobom z wysokim poziomem empatii do psów, które chcą coś zmienić, tak jak ja. Przez ostatnie 17 lat poznawałam setki trenerów i ich opiekunów. Wszystkie najpiękniejsze relacje, jakich byłam świadkiem, nie powstawały przypadkiem. Były efektem, ale nie efektem pracy, a efektem pasji, efektem radości, efektem szczęścia, wspólnych chwil spędzonych razem, przepracowanych razem problemów, efektów wspólnych sukcesów i zmian, niezależnie od jakiego miejsca one startowały. Piękne relacje powstają między psem a człowiekiem niezależnie od rasy, niezależnie od wieku naszego psa. Nie dzieją się poprzez katowanie się na treningach. Wcale nie potrzeba wiele czasu, aby o nie dbać. Potrzeba bardziej systematyczności i wiedzy, jak to zrobić. Wiem, że obecnie wiele z Was marzy o tym, aby rozwijać swoją relację z psem. Być może w Wasze dni wkradła się rutyna, a może problemy przytłoczyły Wasze wspólne, szczęśliwe chwile? Wiem, jak to jest, jednak mam na to rozwiązanie. Czy wiesz, w jaki sposób buduje się więź? To może być naprawdę bardzo łatwe. Wystarczy wspólna pasja, wspólne hobby. To właśnie wtedy najlepiej poznajemy się, my ludzie, a także my ludzie i nasze psy. Tak, sekretem moim i moich klientów są psie sporty. To game changer w przypadku problemowych psów. Psie sporty to nie tylko wspaniała alternatywa dla nudnych treningów psiego posłuszeństwa, ale to też często wspaniałe uzupełnienie terapii psów problemowych. To łatwy sposób na zadbanie o psie potrzebę, ale również o spojrzenie na swojego psa innymi oczami. Bywa bowiem tak, że wiele problemowych zachowań u Twojego sprawia, że przestajesz swojego psa lubić. Ale wspólne, krótkie, ciekawe treningi mogą Wam pomóc odnaleźć do siebie drogę. Dobra wiadomość dla Was, że wystarczą takie 3 kroki, aby zacząć tą przygodę. Krok pierwszy. Znajdź motywację swoją oraz swojego psa. Dokładnie tak jak ja i moi klienci znaleźli swoje dlaczego. Czyli jakie jest moje dlaczego? Wiele lat temu chciałam mieć psiego przyjaciela. Wybrałam pięknego Grenendala, którego zobaczyłam na jednej z wystaw. Zakochałam się w tej rasie i zaczęłam starać się o szczeniaka, takiego psiaka. Nie było to wcale proste, ale w końcu pod moje skrzydła trafił Kai, mój wymarzony pierwszy sportowy pies. Zaczęliśmy treningi, zaczęliśmy bywać w różnych miejscach, ponieważ wtedy jeszcze studiowałam zootechnikę we Wrocławiu, więc ostatnie 2 lata na studiach ten psiak spędził ze mną. Nie było więc łatwe pogodzić z sobą studiowanie, obronę pracy magisterskiej, treningi z psami, wyjazdy doszkalające, a także pracę, żeby na te wszystkie rzeczy zarobić. Ale udało się i stopniowo odkrywałam poprzez krótkie treningi wplatane w spacery, że zaczynamy budować wspaniałą więź. I tak najbardziej dało mi to do myślenia i otworzyło oczy na to, jak wiele właśnie takie sportowe treningi, jak bardzo zbliżają psa i swojego człowieka, gdy pamiętam, jak był młodziutkim psem i bał się przejść wąskim korytarzem wśród dużej grupy studentów. Było mi ciężko go przekonać do tego, nie ufał mi jeszcze, bał się ciasnego korytarzu i wielu ludzi naokoło, ale po kilku tygodniach, miesiącach, gdy po prostu razem bawiliśmy się, ja uczyłam go różnych rzeczy, uczyłam się też jego. W pewnym momencie znowu trafiliśmy do ciasnego korytarza, a on po prostu spojrzał na ludzi, spojrzał na mnie i widziałam w jego wzroku takie zaufanie, zrozumienie, chęć też, potrzebę pomocy.
i przeszliśmy razem, co wcześniej nie było po prostu możliwe. Widziałam też, jak z każdym spacerem, treningiem, wspólną chwilą jego posłuszeństwo wzrastało, ponieważ totalnie mi zaczął ufać. Praktycznie za każdym razem, jak go wołałam, przybiegał do mnie, bawiliśmy się razem. Razem też pokonywaliśmy trudne momenty, jak właśnie we wspomnianym wcześniej sytuacji z korytarzem. Jeździliśmy po całej Polsce i coraz bardziej ta więź była głębsza. I pamiętam taki jeden moment, jak podszedł do mnie, spojrzał mi głęboko w oczy i wiedziałam, że on się ze mną komunikuje, że mówi z głębi serca wprost do mojego. To była niesamowita chwila i dopiero po latach zrozumiałam, że to jest właśnie objaw tej wspaniałej relacji. I wierzę, wiem to, że właśnie treningi psich sportów bardzo nas do siebie zbliżyły, ponieważ on widział mnie po prostu innymi oczami. A jakie jest dlaczego innych osób? Najlepiej posłuchajcie sami moich klientów, którzy o tym opowiadają. Cześć, mam na imię Tamara, a to jest mój przyjaciel, owczarek belgijski, Maluma, Boruta. Boruta jest 3-letnim niekastrowanym samcem, bardzo trudnym, jak się okazało, od szczeniaczka. Miał nieadekwatne emocje do tego, co się działo w środowisku i w ogóle w życiu. Był strasznie sfrustrowany i paniczny, ganiał auta, rzucał się na ludzi, obszczekiwał ich, potrafił przekierować się na mnie i mnie dziabnąć. Ale odkąd wprowadziliśmy sobie sport i w tym w jego przypadku okazało się frisbee, bo tak naprawdę trenujemy teraz dwa sporty, frisbee i obedience. Odkąd wprowadziliśmy sobie frisbee, nasza relacja zaczęła się poprawiać. Dla mnie to było niesamowite wow, ponieważ zauważyłam, że Boruta zaczął być, mieć mniejsze emocje. Te wszystkie jego emocje skatalizowały się na sport, gdzie bardzo zależało mi na tym, żeby on w treningu bardzo dobrze się czuł. Teraz nasze treningi są przyjemnością. Problemy behawioralne dnia codziennego naprawdę się zmniejszyły, a nawet zniknęły. Teraz mamy super relacje. Wiem, czego mogę się po nim spodziewać, tak samo i on wie, czego może się po mnie spodziewać. Super spędzamy czas, gdzie Boruta ma zapewnione wszystko to, czego potrzebuje najbardziej, wysiłku umysłowego i fizycznego. I tak naprawdę nic innego nie pozostaje mi, jak tylko polecić Wam psie sporty, bo dobór odpowiedniego sportu dla Waszego psiaka naprawdę rozwiązuje dużo i poprawia współpracę między Wami. Tworzycie razem team i naprawdę jest super. Cześć, Marzena i Pepsi, miniaturowy spaniel kontynentalny Falene, grupa 9 FCI, czyli pies do towarzystwa. Mogłaby leżeć na mięciutkiej kanapie, tarzać się w kocyku, ale wybrałyśmy obedience, czyli sportowe posłuszeństwo. Dlaczego obedience? Każdy pies potrzebuje ruchu, myślenia, zaspokojenia potrzeb i przede wszystkim bycia z człowiekiem. Co daje nam obedience? Co daje trenowanie? No wiecie, mamy super relacje. Pepsi nie widzi świata poza mną, co widać po jej oczkach, po jej zachowaniu, że chce ze mną być, sprawia jej to przyjemność, rozumiemy się bez słów i świetnie się razem bawimy. Większość umiejętności z obedience, sportowego posłuszeństwa, wykorzystujemy w życiu codziennym. Na przykład chodzenie na luźnej smyczy, cudowne przywołanie, bezpieczny spacer, kulturalne zachowanie, odpoczywanie, spokój, kultura osobista. Także słuchajcie, warto trenować z psem. Polecam z całego serca. Razem z Pepsi. To jest zaraza.
Zaraza jest psem, który jest dosyć lękowy i też taką lękliwość wykazywała praktycznie od samego początku adopcji jako szczeniak, 3 czy 4 miesięczny adoptowany przeze mnie i przez mojego chłopaka w schronisku. Zarka jest psem, który w takich trudnych dla siebie sytuacjach bardzo łatwo zamyka się na otaczający ją świat, bardzo łatwo zamyka się na opiekunów, zamyka się też na właśnie poznawanie świata. Bardzo dużo spędziłyśmy czasu na przepracowywaniu wielu problemów, takich jak na przykład fobie dźwiękowe, ale duży skok, jeśli chodzi o postęp w zachowaniu i w takiej otwartości i w relacji, zauważyłam w momencie, kiedy zaczęłyśmy się łapać więcej psich sportów i są to takie psie sporty jak nosework, jak elementy obedience, elementy agility czy fitnessu. Dzięki temu udało nam się zbudować i cały czas udaje nam się budować lepszą relację. Dzięki temu Zaraza stała się psem pewniejszym siebie oraz jest bardziej ciekawa świata, co widać po niej na co dzień. Więc to, co się zadziało u nas w takim bardziej sportowym aspekcie, przeniosło się na życie codzienne, ale też dzięki temu, że ona się tak otworzyła, byłyśmy nawet w stanie wystartować w zawodach nosework, z czego bardzo się cieszę. Krok drugi. Podejście ze wspólnej perspektywy. Nie patrz na motywację twoją i psa osobno, ale jako team. Dzięki temu pies będzie czuł, że jest zadbany, a ty spokojna, że zaspokajasz jego potrzeby. Będzie czuł do ciebie większe przywiązanie, zaufanie, a ty będziesz czuł, że ci ufa. Oboje nauczycie się komunikować. Będzie bardziej mu na tobie zależało. Jest to właśnie efektem takiej głębszej więzi. Będziecie wspólnym teamem w sporcie, ale i na co dzień w sytuacjach wymagających wspólnego działania, jak problemy z agresją, emocjami twojego psa i innymi takimi spotykanymi. Będziecie wspólnym teamem w sporcie, ale i na co dzień w sytuacjach wymagających wspólnego działania, jak problemy z agresją, emocjami twojego psa czy innymi, jak na przykład przywołanie i luźna smycz. To naprawdę działa. Krok trzeci. Ten krok wiąże się z podjęciem aktywnego działania z twojej strony. Wiem, że teraz możesz czuć motywację do podjęcia działania. Jednak pamiętaj, że tak jak wcześniej wspomniałam, wasza relacja z psem to długodystansowy maraton i z czasem może ta motywacja osłabnąć. Dlatego koniecznie podejmij małe działania. Nie chodzi o to, abyś teraz poszedł na trening. Wystarczy, że napiszesz komentarz, że chcesz dowiedzieć się więcej na temat psich sportów, a ja w zamian przygotuję dla was materiał na temat tego, jak dobrać sport do waszego psa, jakie sporty można uprawiać oraz pomogę ci sprawić, że psie sporty będą służyły twojemu psu, ponieważ każdy pies jest inny. Napiszcie koniecznie komentarz i do zobaczenia już wkrótce.